No tak, no, tydzień temu wpadka. A dzisiaj chłopcy, młody zespół, bo praktycznie oparty wyłącznie na juniorach, na swoich wychowankach. Sprawił się bardzo dobrze, wygrali pewnie zdecydowanie 4-0 przez cały mecz. Cały mecz pod pełną naszą kontrolą. Praktycznie zespół gości nam nie zagroził dzisiaj, więc gratulacje dla chłopaków i podziękowania za Na to postawę. na razie nie zwracamy uwagi, no to jest jeszcze mnóstwo kolejek do końca. Zobaczymy, co będzie na koniec sezonu. My patrzymy na każdy kolejny mecz. To nas interesuje. Nie stawiacie sobie żadnych celów. Nie, nie ma żadnych celów. Ogrywamy. Chcemy, żeby młodzi chłopcy grali. Szczerze powiedziawszy, ta gra zdecydowanie lepiej wygląda, jak grają tylko i wyłącznie młodzi chłopcy, jak do tej pory, a więc tylko się z tego cieszyć. To ja uważam, że to nie jest tak, bo być może myśmy rozbudzili nadzieję, że zespół jest mocny. Rozbudziliśmy nadzieję na pewno meczami na jesieni. I tam w trzech pierwszych meczach zdobywając 6 punktów, mogłoby się zdawać dzisiaj, że my już jesteśmy mega zespołem. Nie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest zespół amatorski, który trenuje kiedy może. Zbiera się na pewno na niedzielę i stąd te wyniki. Ja nie usprawiedliwiam zespołu, broń Boże, bo to nie o to chodzi, tylko tamte wyniki być może były, nie powiem, że nad wyrost, ale na pewno no, były dobrym na tym optymizmie za klasy. Poszliśmy tą rundę jesienną. Na pewno ta runda wiosenna, ja przed rundą mówiłem, że ona będzie trudna, bo będzie zespoły będą walczyć wszystkie o utrzymanie. Tych zespołów będzie pewnie spadać więcej, więc nie można zakładać, że po rundzie jesiennej byliśmy już takim, no powiem szczerze, hura optymizmem, że jesteśmy utrzymani w tej klasie rozgrywkowej. Nie, dla nas każdy mecz będzie o życie i mam nadzieję, że z tym następnym meczem zdobędziemy jakieś punkty, dlatego że ci przeciwnicy, z którymi graliśmy do tej pory, na pewno to były zespoły dużo mocniejsze od nas. Musimy to otwarcie powiedzieć. No mówię, to są dobre zespoły. My zdajemy sobie sprawę, w którym miejscu jesteśmy. I ja przed rundą mówiłem, że cały czas będziemy grać o utrzymanie, bo ktoś tam mógł myśleć, że ten zespół będzie walczył o wyższe cele. Nie w tym momencie, nie w tym czasie. Na pewno nie w tym momencie, nie w tym czasie, bo dlatego że znamy swoje miejsce w szeregu i wiemy, z jakimi borykamy się problemami. A to są chłopcy, którzy pracują, uczą się, na pewno jest ciężko przyjść na treningi. A mecze do tej pory, które rozgrywaliśmy, graliśmy na pewno z dobrymi zespołami. Czy chyba też nie mógł trener liczyć na wszystkich zawodników z podstawowego składu? A to w każdym meczu są mniejsze lub większe ubytki. Ciężko mówić o tym, że dzisiaj brakowało tego czy tamtego zawodnika. No, każdy mecz niesie za sobą, mówię, jakieś ubytki, bo ci chłopcy pracują, uczą się, mają swoje życie rodzinne i nie da się zawsze tak, żeby wszyscy byli w jednym miejscu i czasie w niedzielę. No, starają się ci chłopcy być na każdym meczu, ale wiadomo, że są jakieś obowiązki służbowe i jakieś życie rodzinne.